Ladies and gentlemen, dear participants, we shall start our next debate, our next panel, and this is actually the policy debate with academic word. And the main topic is just securing development in an unstable world. I would like to welcome our participants. First of all, I would like to welcome Professor Danuta Hübner, the MP member, and I already told a few words about Professor Danuta Hübner. Professor Danuta Hübner was the former commissioner for regional policy and also the former minister for integration with the European Union. Thank you very much for being here with us. And our next speaker will be Janusz Lewandowski, PhD, the president of Economic Council to the Prime Minister of Poland, the member of European Parliament, to former commissioner for budget and former minister of privatization. And next is Professor Willem Molle, professor at the Department of Economics, Erasmus University. And the next, our distinguished guest is also Jacques Pelkmans, professor, as I mentioned, in the College of Europe in Bruges and Center of European, for European Studies in Brussels. And our distinguished guest is also Jacek Sariusz-Wolski, the member of the European Parliament, the vice president for the European People's Party, and the first Polish minister for European integration. Thank you very much for being here with us today. And Professor, the floor is yours. Thank you. Till 5 minutes ago, I was convinced I would speak English, but now I am told I should speak Polish, which means that I will speak much longer, because it's always longer in Polish than in English, for which I apologize, but these are the rules. Ja dwie noce właściwie temu byłam w Parlamencie Europejskim, mieliśmy taką wieczorną dyskusję na temat innowacji. Byli przedsiębiorcy, były środowiska akademickie, była Komisja Europejska i parę osób też z Parlamentu Europejskiego i tam były rzeczy właściwie trochę przerażające, smutne bardzo. W jakimś momencie komisja pokazała jedną czy dwie mapy Europy z granicami państw członkowskich i na tych mapach były zaznaczone takie punkciki, które pokazywały centra doskonałości, które pokazywały różne osiągnięcia w sferze innowacji i niestety nasza część Europy, a Polska, która zajmuje dużo miejsca w tej naszej części Europy, wyglądały bardzo pustynnie i to oznacza, jeżeli można być optymistycznym, że jest bardzo duży potencjał ciągle do wykorzystania. Mniej optymistycznie, bardziej realistycznie patrząc na to, jest po prostu bardzo dużo do zrobienia. Ale ja nie będę mówić niestety o innowacjach, bo poproszono mnie z uwagi na to, że jestem przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim, poproszono mnie, żebym powiedziała raczej coś o kondycji tej instytucjonalnej Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy dzisiaj i jakie wyzwania są przed nami. I zaczęłabym od takiego stwierdzenia, że Europa oczywiście ma w sobie dużo takiej potrzeby, integracja europejska, dużą potrzebę racjonalizacji, używania rozumu, polityki, ale Europa zawsze była i nadal jest, myślę, także emocją. I tej emocji, czasem są takie momenty, że tej emocji europejskiej potrzebujemy bardziej, czasem mniej. Ja myślę, że w takich czasach jak dzisiaj, kiedy rosną, nasilają się radykalizmy, kiedy mamy dużo także i antyeuropejskości, a przynajmniej sceptycyzmu, my to czujemy w parlamencie bardzo mocno, wtedy tej emocji potrzeba bardziej, szczególnie kiedy żyjemy w takich warunkach generalnej utraty zaufania tak naprawdę wszystkich do wszystkich, w tym także obywateli do Unii Europejskiej. Ale oprócz tego rozumu, tej emocji, Europa także potrzebuje akcji, potrzebuje działania. I myślę, że te ostatnie lata to była właśnie, jeżeli mogę zacytować siebie samą z tych karteczek, które mam, Europe in Action. Europa rzeczywiście
działała, podjęła tak naprawdę bezprecedensowe, nie do pomyślenia przed kryzysem, reformy w bardzo różnych obszarach. Jednym słowem, kryzys wykorzystaliśmy, żeby uruchomić reformy, które miejmy nadzieję tworzą lepszą bazę, lepsze fundamenty pod te wyzwania, które przed nami jako Europejczykami stoją. Oczywiście te reformy dotyczyły, najszybciej wzięliśmy się za reformy w obszarze sektora finansowego, sektora bankowego w szczególności. To wszystko, co było źródłem niestabilności, co było źródłem tak jakby pewnej wrażliwości europejskiej także na importowanie kryzysu z kontynentu amerykańskiego, to był rzeczywiście najobszerniejszy. Ciągle kontynuowane są reformy. Przechodzimy w tej chwili do reformy także europejskich rynków kapitałowych, żeby poszerzyć bazę finansową dla inwestycji, których w Europie potrzebujemy. Te reformy, one są bardzo zaawansowane, ale myślę, że przed nami jeszcze jest trochę do zrobienia. Drugi wielki obszar reform, który uruchomiliśmy, to były oczywiście reformy związane z zarządzaniem gospodarką europejską. W szczególności skupione oczywiście na funkcjonowaniu strefy euro, na uzupełnianiu strefy euro o te brakujące elementy, na które kiedyś nie było apetytu, nie było woli politycznej, więc cały obszar wielkich, głębokich reform w zarządzaniu gospodarczym ze szczególnym skupieniem na strefie euro. I trzeci taki etap reform, który zaczął się z pewnym opóźnieniem, to jest praca nad tym wszystkim, co może generować wzrost, nad różnymi reformami rynku wewnętrznego. Pan profesor Buzek mówił o tych sprawach, bo to jest przede wszystkim energia, unia energetyczna, czy cała gospodarka cyfrowa, ale wspominałeś, Jurku, jeszcze różne inne ważne rzeczy, badania, rozwój, innowacje. To wszystko także jest tym wielkim obszarem, gdzie Europa zaczęła bardzo intensywnie budować jakby swoje nowe przewagi konkurencyjne. I to, co mnie jako instytucjonalistce w tym kapeluszu dzisiaj, jeżeli mogę pozostać, wydaje się niesłychanie ważne, to jest to, że te wszystkie reformy podejmowaliśmy w stylu europejskim, to znaczy bez wizji takiej na długą metę. Najstarsi z Państwa pewnie pamiętają, że Europa unikała zawsze jak ognia we wszystkich debatach o swojej przyszłości takich zdecydowanych wypowiedzi na temat swojej finalité politique, ale to zawsze pozostawało jako coś, do czego zmierzaliśmy drobnymi krokami i co nigdy nie było jasno, precyzyjnie nazwane. I ta tradycja nadal się utrzymywała. Właściwie wszystkie te reformy, o których mówiłam, to były reformy rzeczywiście podejmowane w takim systemie krok po kroku. I myślę, że taka jest wola, żeby w taki sposób dalej reformować Europę, również krok po kroku. Szczególnie używa się argumentu, że w tej sceptycznej Europie, kiedy tak łatwo o jakby wyzwolenie oporu przeciwko zmianom, to jest lepsza metoda. Ja jestem innego zdania. Wydaje mi się, że są takie momenty, czy osiągamy takie momenty w integracji europejskiej, kiedy wizja jest bardzo potrzebna, w szczególności kiedy trzeba porwać ludzi, trzeba zachęcić, trzeba pokazać, do czego zmierzamy, ku jakiej przyszłości zmierzamy, kiedy trzeba odbudować zaufanie obywateli, kiedy trzeba rzeczywiście ten entuzjazm porwać ludzi z nami, ten entuzjazm wyzwolić. Nie mówienie, dokąd ten pociąg zmierza, nie jest, myślę, dobrym rozwiązaniem. I też myślę, że każde pokolenie, każda generacja Europejczyków ma prawo do swojej wizji Europy, do swojej narracji na temat Europy dla mojego pokolenia, dla pokolenia tych ojców, którzy tworzyli integrację europejską. Ta narracja była trochę inna, bo rzeczywiście to było przede wszystkim szukanie sposobu na to, żeby już wojen nie było. I myśmy się potem jakoś tak uśpili, już jest integracja, wojen nie ma, po czym, i tu myślę, pan doktor Jacek Saryżowski będzie o tym mówił, się okazało, że nagle możemy mieć tuż za granicą rzeczywiście wojnę, na którą Europa tak naprawdę nie jest przygotowana, więc jakby te elementy narracji, pokój, stabilność prawdopodobnie wracają, ale jest też dużo nowych elementów, które dla was są ważne. I takie pytanie, po co Europa nam jest, to myślę, że jest całkowicie uzasadnione i to trochę jakby wymaga takiego dalekosiężnego myślenia i też działania na długą metę.
To tyle może wstępu. Teraz tak, myśmy pracowali przez ostatnie lata jako instytucje europejskie, państwa członkowskie, wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w reformy, pracowaliśmy w takim, pod pewną presją czasu, bo był ten tak zwany sense of urgency, był bardzo silny. Wiadomo, bo trzeba szybko działać, że trzeba próbować wyjść, ale także zapobiegać ewentualnie przyszłym kryzysom. I dzisiaj jest taki moment, nie wiem, czy uzasadnionego w pełni, ale trochę uzasadnionego jakby oddechu. Już ten dom europejski nie jest w płomieniach, już się nie pali. Pożar został w zasadzie ugaszony, więc taka dalekosiężna refleksja i długoterminowe działanie rzeczywiście jest dzisiaj uzasadnione. W szczególności w przypadku tej całej architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej, którą, o której za chwilę powiem parę słów, myślę, takie posługiwanie się rzeczywiście już tą refleksją dłuższą, o dłuższym horyzoncie jest konieczne. W tym w okresie kryzysu oczywiście nie było apetytu ani mowy o jakichś zmianach instytucjonalnych, szczególnie, że nowy traktat dopiero co wszedł w życie. Tym niemniej, jak się popatrzy już z tej perspektywy paru lat na to, co się działo od czasu wejścia traktatu z Lizbony w życie w tych ostatnich, Jurku, pomóż mi, 6 lat, prawda, od 2009 roku, to widać wyraźnie, że to, co Amerykanie nazywają checks and balances, to zostało wstrząśnięte. Ten normalny układ instytucjonalny, do którego przyzwyczailiśmy się i który jest w zasadzie nietknięty, jednak funkcjonuje nieco inaczej niż to było przed kryzysem. Są instytucje europejskie, które poprzez te reformy uzyskały bardzo dużo nowych kompetencji. Jak popatrzycie na wszystkie sześciopaki, dwupaki, na różne inne i na to, co Komisja Europejska, jak Komisja Europejska jest odpowiedzialna zgodnie z tymi aktami prawnymi. Komisja Europejska dostała bardzo wiele nowych zadań, nowych kompetencji jako ciało wykonawcze Unii Europejskiej. I te traktaty z Lizbony są bardzo takie ogólne na temat instytucji nowych, które utworzyły. Na przykład jest coś, co się nazywa Eurogrupą, co nie jest instytucją europejską w sensie traktatowym, ale jest taką jednostką nieformalną, która istnieje, która jest zaledwie wspomniana w traktacie, w protokole. A jak popatrzeć na jej rolę w decyzjach przez ostatnie lata, to była absolutnie fundamentalna instytucja, która podejmowała bardzo daleko idące decyzje dotyczące w szczególności strefy euro i właściwie jakby stworzyła swój zakres, swoją rolę i swój zakres kompetencji poprzez działanie. Jeżeli popatrzycie na Radę Europejską, która stała się nam teraz jakby ważniejszą instytucją, to Rada Europejska ze swoim stałym przewodniczącym czy prezydentem Rady Europejskiej, który po raz pierwszy, jak kryzys wybuchł, został mianowany, został wybrany przez państwa członkowskie. Rada przyjęła właściwie wiodącą rolę w odpowiadaniu na różne aspekty kryzysu, w szykowaniu jakby refleksji na temat przyszłych zmian w zarządzaniu gospodarczym strefą euro. Rada jakby próbowała także, w szczególności kiedy negocjowaliśmy między ten wieloletni budżet i różne polityki, próbowała także jakby przyjąć pewne uprawnienia legislacyjne, czego absolutnie traktat nie przewiduje, ale generalnie dzisiaj, jak popatrzymy na to, co robi Rada Europejska w obszarze migracji, w obszarze polityki zagranicznej, w paru jeszcze innych, to Rada wyrosła jako obok Komisji, jako drugie ciało wykonawcze w procesie integrowania Europy i mamy coś takiego na kształt dualizmu wykonawczego i zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Nie wiem, czy musimy patrzeć, czy też powinniśmy jakieś próby określenia tej roli także podjąć, ale jest to jeden z tych obszarów, relacja między Komisją i Radą Europejską, to jest jeden z tych obszarów, gdzie wszyscy mówimy, że nie ma konfliktu, ale jak popatrzeć na przykład, jak zostały przeniesione kompetencje przewodniczącego Rady Europejskiej w zakresie Unii Gospodarczej Walutowej, zostały przeniesione do odpowiedzialności przewodniczącego Komisji Europejskiej, to już widać wyraźnie, że pewne zmiany następują. Jak popatrzeć na słownictwo nowej Komisji, która
mówi teraz, że właściwie będzie mniej legislacji, będzie większa obecność Komisji w państwach członkowskich. Także widać, jest nowa, inna struktura, widać wyraźnie, że jakby pewne przejmowanie, czy też pilnowanie, żeby Rada Europejska nie przejęła pewnych funkcji, także widać w tym wyraźnie. Mamy fascynującą zupełnie dla prawników sprawę, kiedy traktat międzyrządowy, tak zwany fiscal compact, czyli ten traktat o stabilności, który powstał, on tam praktycznie przesądza o istnieniu, formalnie, prawnie o istnieniu szczytów strefy euro, a to są sprawy, które należą do traktatu, do traktatów europejskich. Także widać wyraźnie, że jakieś takie przez działanie różne zmiany instytucjonalne mają miejsce. Kolejnym wyzwaniem, który kryzys stworzył, to jest odkryte nagle, aczkolwiek ono zawsze było, ale teraz ze szczególną siłą, odkryte zapotrzebowanie na reformy strukturalne w państwach członkowskich, że trzeba rynek pracy, prawda, zreformować, że potrzeba dużo reform, które by poprawiły konkurencyjność gospodarek, bo wiemy, że nie wystarczą tylko działania na poziomie europejskim. I się okazuje, że nie mamy mechanizmu, którym można by przekonać państwa członkowskie do wprowadzania tych reform strukturalnych i brak tego mechanizmu jest ciągle przedmiotem dyskusji. Jest też dużo pomysłów na to, bo to wszystko, co semestr europejski daje, to są wszystko na końcu rekomendacje, to nie są zobowiązania dla państw członkowskich. I trzeci jakby wymiar tych wszystkich wyzwań to jest sprawa gospodarcza. To jest rzeczywiście sytuacja gospodarcza w Europie. Ten wielowątkowy, wieloczynnikowy rzeczywiście kryzys rozwinął się, stworzył taką sytuację gospodarczą, która wymaga niesłychanie radykalnych impulsów i wywołania wielkiej zmiany. Od lat Europa cierpi na z powodu spadających inwestycji publicznych i prywatnych. Niektórzy mówią, że jesteśmy w kryzysie inwestycyjnym. Liczymy te wszystkie luki inwestycyjne na tysiąc sposobów. Z tego widać, że potrzeba inwestycji jest przeogromna w Europie. I to jest oczywiście spotęgowane brakiem także innowacji, które prowadzą do spowolnienia wzrostu wydajności, czy nawet spadku wydajności. Te niedostateczne innowacje rzeczywiście przekładają się na hamowanie wzrostu w Europie, na jej mniejszą zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy. Jest porażający znowu nowy scoreboard Komisji, który pokazuje za 2015 rok, który pokazuje, że jeżeli chodzi o innowacyjność, to Europa już jest nie tylko za Stanami Zjednoczonymi i Japonią, ale także za Koreą Południową, więc te wszystkie wyzwania, o których pan profesor Buzek mówił, to właściwie widać wyraźnie, że one także są widoczne w statystykach i wymagają radykalnego działania. I myśmy na to zareagowali bardzo tak intensywnie, na ten brak inwestycji i powstał plan Junckera, który ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność Europy dla prywatnego inwestora, bo to jest cały czas ten mankament. Jak popatrzeć na statystyki, gdzie się lokują inwestycje europejskie, to widać wyraźnie, że nawet małe firmy lokują się coraz częściej w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym rzeczywiście ta potrzeba przyciągnięcia kapitału, miejmy nadzieję, że to się uda. Na razie ciągle negocjujemy Rada, Parlament i Komisja Europejska. Z tej potrzeby wzrostu zrodziła się także ta koncepcja Unii Rynków Kapitałowych, bo Europa jest w 80% finansowana przez banki, jeżeli chodzi o inwestycje i wzrost. Potrzebujemy większego rozmachu, większego zróżnicowania, stąd te rynki kapitałowe. Negocjujemy także, i tutaj trzeba trzymać kciuki, negocjujemy ze Stanami Zjednoczonymi, mam dwie minuty. Po angielsku już byłabym na końcu, a po polsku jestem w połowie, więc negocjujemy także ten słynny TTIP, więc to też jest jakby czynnik, który poza różnymi sprawami ma także poprzeć, wzmóc wpływ handlu pozytywny na wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy. Unia, tu powiem tylko jedno zdanie, bo jestem przekonana, doktor Wolski, będzie Sariusz Wolski o tym mówił. Unia z powodu kryzysu, w dużym stopniu myślę, i także tej sytuacji gospodarczej, skupienia na kryzysie, na sytuacji gospodarczej, na reformach z tym związanych, znowu stała się taką instytucją patrzącą do wewnątrz, skupioną na sobie.
rozszerzenie właściwie zniknęło z naszej politycznej agendy. Konsekwencje tego oglądamy dzisiaj w Republice Macedonii. Polityka sąsiedzka niestety nie stworzyła takiej geopolitycznej harmonii wokół Europy i wokół Polski, więc to są też tematy bardzo ważne, o których trzeba pamiętać. I w takim razie, ponieważ nie mam specjalnie więcej czasu, tylko powiedziała jednej rzeczy, która staje się moją obsesją, a mianowicie na 1000 sposobów można tę Europę reformować i naprawiać. I moje wrażenie jest takie, że już rozciągnęliśmy te traktaty do granic możliwości jako bazę prawną dla dalszych reform, bo traktaty są tym prawem podstawowym, do którego sięgamy, szukając prawa do wprowadzania różnego typu reform. W związku z czym coraz częściej na horyzoncie pojawia się kwestia nowego traktatu europejskiego. Wszyscy wiemy, że dzisiejsza metodologia jest taka, że traktat wymaga jednomyślności i niedawne jakby wybory w Wielkiej Brytanii sprawiły, że od miesięcy dyskutujemy te sprawy także w kontekście brytyjskim. W związku z czym pojawia się wyzwanie w postaci znalezienia takiej formuły na przyjęcie nowego traktatu, który by nam pozwolił dokończyć reformy i gospodarcze, i te strukturalne, o których mówiliśmy już dzisiaj od rana, potrzeba innego podejścia do tworzenia traktatów. I mamy tutaj pewne precedensy w czasie kryzysu, kiedy nie można było przekonać Brytyjczyków do jakichś spraw, czy nie było podstawy prawnej w traktacie. Sięgaliśmy do krańcowej wersji tak zwanej międzyrządowości, czyli do międzynarodowych nowych porozumień na temat europejskiego mechanizmu stabilności, na temat, ten właśnie Fiscal Compact jest przykładem, w ramach nowych ram dla, nazwijmy to, ratowania banków. Także jest umowa międzyrządowa na temat funduszu służącego restrukturyzacji banków, więc już wiemy, że można zawrzeć umowę międzyrządową. Mogą ją nawet wszyscy podpisać, a potem ratyfikują ją ci, którzy chcą uczestniczyć w danym procesie. I myślę, że to jest taka pewna ścieżka. Nawet niektórzy, jest taki pomysł, żeby, nazywa się Penelopa, ten taki system na właśnie zawarcia traktatu w taki sposób, żeby należeli do nowej jednostki, która powstaje, ci, którzy traktat ratyfikują. I to jest ta ścieżka, którą być może Europa podąży. W tej konstytucyjnej komisji, którą kieruję, pracujemy nad dwoma raportami. Jeden pokazuje, co jeszcze możemy zrobić w ramach obecnych traktatów, ale drugi już patrzy poza, na te wszystkie reformy, które będą wymagały nowych ram instytucjonalnych czy konstytucyjnych, więc najprawdopodobniej nowego traktatu. To jest strasznie dużo wyzwań z tym związanych, ale nie mam czasu, więc przy okazji polecam się. Zawsze można przyjechać do Brukseli, zadzwonić i pogadać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zawsze z przyjemnością słucham pani profesor. Zresztą z przyjemnością słucham od początku moich studiów. Ja, jako że miałam przyjemność być... Nie, ale to był moment początkowy tylko, także to był w ogóle. Także bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Chociaż ta nazwa Penelopa troszkę mnie zmartwiła, bo Penelopa mi się kojarzy z takim długim oczekiwaniem w związku z tym, no ale miejmy nadzieję, że to będzie inaczej. Proszę państwa, następny nasz mówca, pan dr Janusz Lewandowski, przewodniczący Rady Ekonomicznej przy premierze, również oczywiście członek parlamentu. Mówiłam już wszystko, zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za organizatorom, dziękuję za tolerancję, czyli pewną swobodę w doborze treści swojego wystąpienia. Z tej swobody korzystają, jak widać, wszyscy uczestnicy panelu. Ja będę korzystał trochę krócej niż pani Danuta Hibner, pomimo że będę mówił od początku w języku polskim. Pytanie, jakie sobie zadałem, czyli czy Europa jest ciągle graczem globalnym, still a global player, jest zwierciadłem nastrojów na kontynencie, na starym kontynencie, dominującym kiedyś nad innymi kontynentami. W przeszłości napisano wiele książek na temat zmierzchu Zachodu, ale chyba nigdy ten klimat samozwątpienia starego kontynentu nie był tak dominujący jak obecnie. Nie ma nic wspólnego z klimatem, który wytworzył się w Europie po upadku muru berlińskiego. To był nowy, odważny człowiek, new brave continent. A teraz mamy do czynienia
z nastrojem, który nazwałbym Fin de siècle spirit, chociaż jesteśmy na początku nowego stulecia. Taki właśnie paradoks. Ja bym chciał wlać trochę optymizmu w to myślenie o dzisiejszej Europie i nie będę szukał pól zastępczych przewagi naszego kontynentu, chociażby Champions League, już wywołany zagadnienie, no to przecież jest absolutna dominacja Europy. Trzeba pogodzić się z tym, że mamy i będziemy mieli ład policentryczny, wielobiegunowy, który nie da się wybudować w oparciu o jeden uznany i uzgodniony system wartości. Nie będzie końca historii pod tym względem. Ten ład będzie albo nieład bardziej westfalski, jako koncert mocarstw, niż właśnie architektura zbudowana na jednym uzgodnionym systemie wartości. Europa musi się nauczyć być w takim świecie, bo miała tendencję do nauczania, a teraz musi się uczyć innych wrażliwości. Ja w zeszłym tygodniu miałem ciekawe doświadczenie pod tym względem, bo mnie wyznaczyli do kontaktów z Iranem i śladem wstępnego porozumienia nuklearnego, które oby się potwierdziło, następuje odmrożenie relacji. Przyjechała po raz pierwszy od wielu, wielu lat delegacja parlamentarzystów z Iranu i było to swoiste spotkanie kultur. Zawsze zaczynali albo w imię Boga, albo w imię Allaha każde swoje wystąpienie. I trzeba było pewnego szacunku dla odrębności, żeby mówić swoje, żeby jednocześnie w mocny sposób stawiać europejski system wartości, ale bez poczucia wyższości, bo ono zamyka dialog. Warunkiem dialogu, tego międzykulturowego dialogu, jest i już będzie pewien respekt dla odmienności kultur, które niektóre z nich na podłożu religijnym będą się budowały w otwartej opozycji do naszego systemu wartości. Politycznie biorąc, jeżeli się patrzy na takie forum globalne, no to można powiedzieć, że odpowiedź na pytanie style global player wypada pozytywnie, bo Europa jest w sposób nieco sztuczny nadreprezentowana na tym forum. Otóż przy stole mamy 8 krzeseł, a Chiny jedno. Znaczy jest reprezentowanych 6 krajów. Mogę je wyliczyć: Wielka Brytania, RFN, Francja, Italia, Hiszpania i Holandia. Ale oprócz tego jest szef Komisji Europejskiej i szef Rady Europejskiej. W związku z tym cały czas świat ma pewien problem, gdzie jest ten telefon główny do Europy. Ale to już oznacza 8 krzeseł przy stole, przy jednym amerykańskim i jednym chińskim. Ale reprezentowane są dwie organizacje, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a to jest pani Lagarde, i Światowa Organizacja Handlu, a to jest LAMI, czyli znowu Europejczycy. Czyli tam siedzi 10 z Europy, ale to jest złudna nadwaga polityczna. I dlatego, że często to złudzenie nadwagi politycznej na forum, które jest prawdziwym forum globalnym świata, oznacza, że w kuluarach dogadują się, tak jak już ktoś tu wspomniał, Jerzy Buzek, Chińczycy z Amerykaninami. Także to jest na razie nadwaga teoretyczna, która jest pomnikiem przeszłości, raczej wspomnieniem z przeszłości, a nie wizją organizowania światowego ładu na przyszłość. Demografia jest nieuchronna i dokładnie odzwierciedla taką mapę, w której Japonia jest pośrodku, a na końcu ledwo widoczna Europa. Wydaje mi się, że te prognozy demograficzne, których nie da się przekreślić tak łatwo, nawet przy napływie uchodźców niechętnie witanych w niektórych krajach, to jest zmniejszanie się potencjału demograficznego Europy gdzieś po roku 2035 z poziomu około 520 milionów ludzi, ale przede wszystkim względna redukcja znaczenia demograficznego jest nieuchronna. To jest dzisiaj te 7% ludności świata, ale jeżeli się patrzy na strukturę demograficzną, no to oczywiście w wieku do lat 15 w Europie jest 16% ludności, ale w Afryce 41% ludności. To jest wiek poniżej 15 lat i to jest prawdziwa eksplozja globalna demograficzna. W Azji 25%. Gospodarka, bo polityka to jest nadwartościowanie nieco sztuczne, wzięte z przeszłości. Demografia jest nieubłagana, ale w gospodarce szukałbym pewnej nadziei. Na przekór trochę Danucie Hibner i innym mówcom, którzy...
No więc mam własną interpretację twojego wystąpienia, bo okazuje się, że ten auto mówi, że nie zrozumiałam jej wystąpienia, pomimo że było po polsku. Był taki czas, czas kryzysu, który nazywany był europejskim kryzysem, chociaż wziął się z drugiej strony Atlantyku, kiedy z całego świata płynęły pouczenia, nawet połajanki, że jesteście tym chorym członem wspólnoty międzynarodowej. I nastąpiło rzeczywiście gigantyczne przesunięcie potencjałów. Wydaje mi się, że w nowożytnym świecie nigdy nie było takiego przesunięcia gospodarczych potencjałów. 1/3 emerging economies, czyli te kraje rozwijające się, do których należy w tej klasyfikacji, należą również Chiny czy Indie, to była 1/3 potencjału gospodarczego świata na początku lat 90. W tej chwili to jest więcej niż połowa potencjału. Nigdy w historii nie było tak wielkiego przesunięcia potencjałów gospodarczych. Ale jeżeli jakoś chcemy mierzyć konkurencyjność, to tu jest ten mój ślad nadziei dla kontynentu nazywanego starym kontynentem. No bo różnie można mierzyć. Ja nie wierzę w te różne takie scoreboardy. One są. One na przykład bardzo nisko klasyfikują kraj, który ma kolejne sukcesy eksportowe, w którym obecnie jesteśmy. Ale jeżeli patrzy się na udział Europy w przekroju globalnym, ale odejmując handel surowcami, bo to nie jest miara konkurencyjności, bo albo ktoś te surowce w swojej ziemi ma, albo ich nie ma. A Europa ma niewiele i w dodatku nie wszystkie szanuje w XXI wieku. Ale to okazuje się, że od lat 90. te obniżenie udziału Europy tak mierzonego udziałem w handlu światowym artykułami przetworzonymi, czyli nie surowcami, spadło mniej więcej o 1–1,5% i ciągle jest około 19%. Natomiast Ameryka straciła wraz z Japonią dokładnie 6 punktów procentowych. Ameryka to jest obecnie około 12%. Japonia spadła do poziomu, niegdysiejsza potęga eksportowa, do poziomu 8%. Czyli tak mierząc konkurencyjność, Europa nie wygląda źle i jest dobrze ulokowana na tak zwanym łańcuchu wartości, dlatego że zaspokaja popyt końcowy wielu innych kontynentów, czyli ciągle góruje w pewnych technologiach zaspokajających potrzeby popytu końcowego, popytu finalnego na innych kontynentach. Oczywiście ta średnia europejska kryje nieprawdę o wnętrzu, bo są czempioni konkurencyjności i zdolności eksportowych i są kraje, które kiedyś były mocne, na przykład Skandynawia, ale w tej chwili raczej tracą niż zyskują na konkurencyjności w przekroju globalnym. Ale tu bym nie popadał w wielkie samozwątpienie. Jeżeli mamy kompleksy, to są to wszystkim kompleksy wobec partnera tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest wspólnota handlu transatlantycka, bo rzeczywiście nawet ikony najbardziej konkurencyjnej gospodarki europejskiej, czyli Niemiec, to z ikonami to jest Volkswagen, BMW, ThyssenKrupp czy Siemens. To nie jest jednak kategoria przedsiębiorstw, to jest kategoria dwudziestowieczna, a nie dwudziestopierwszowieczna kategoria Google czy Apple. Czyli jeżeli mamy kompleksy, to właśnie w tym zestawieniu i dlatego tak trudne będzie ujęcie tego w ramy prawne, czemu kibicuję. Powiedziałbym, że chciałbym, aby nastąpiło zwieranie szyków w tej wielkiej rodzinie euroatlantyckiej. Jest jeden wymiar, w którym Europa jest graczem globalnym i bardzo konkurencyjnym, to jest jakość życia, model życia. Jak byłem w Komisji Europejskiej, to akurat był czas arabskiej wiosny, obdarzonej wielkimi nadziejami, i był w tym czasie pewien podgląd mediów społecznych po drugiej stronie Morza Śródziemnego, bo tam się organizowała ta młodzież krajów arabskich, czyli Tunezji, Egiptu i innych. I okazuje się, że w tych wyznaniach międzymłodzieżowych modelem dobrego życia to nie było American way of life, to nie były ani Chiny, ani Arabia Saudyjska, ani Iran, to był europejski model życia, czyli on ma ciągle pewną moc przyciągania jako model życia. Dlatego właśnie mamy problem w tej chwili kwot, na które różnie reagują, jeśli chodzi o uchodźców, różne kraje. Także jest to na pewno jedyny kontynent, na którym może się zdarzyć wojna, ale poza granicami Unii Europejskiej, bo to jest jedyny kontynent, który wyszedł ze stanu natury. I ma oczywistą receptę na swoje
na swoją globalną rolę. Jako były sportowiec przywołam pewną metaforę z życia wzięte. Igrzyska olimpijskie w Pekinie to był czas, kiedy uważano, że następuje nieuchronny schyłek mocarstwowej roli Europy, bo to będzie naprawdę rywalizacja nie tylko sportowa, ale globalna pod każdym względem między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I co się okazuje? 87 medali zdobyła Unia Europejska. To jest tyle, ile w sumie zdobyły Stany Zjednoczone i Chiny. I to jest pewna recepta na globalną rolę. To znaczy musimy korzystać ze zwielokrotnionej siły bycia razem, a jednocześnie być dumnym z własnego hymnu, czy z własnej flagi podnoszonej przy zwycięstwie. To da się jedno z drugim pogodzić i taka jest właśnie recepta na Europy jako jedynego kontynentu, który nauczył się sumować potencjały na globalną rolę w XXI wieku. Dziękuję. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie. A teraz chciałabym zaprosić pana ministra Jacka Wolskiego, naszego długoletniego i właściwie założyciela PEKSY. I ze względu na to, że będzie musiał nas wcześniej opuścić, troszeczkę zmieniamy kolejność, ale bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo nam zależy na wystąpieniu. Dziękuję pani profesor, dziękuję za zaproszenie PEKSY. Będę mówił po polsku. Chociaż... Nie. Ja chcę wytłumaczyć i panią profesor, znaczy Janusza nie. Nam kazano mówić po angielsku. I pani profesor Hirner powiedziała, że zawsze ma problem, kiedy musimy wykład... I ja mam ten sam problem. Znaczy wystąpienie przypokładowane po angielsku tłumaczyć na polski. Może zacznę od tego, o czym powiedziała pani profesor. Tak, ja jestem dumny z tego, że jestem członkiem, założycielem PEKSY. I chcę powiedzieć, że... Bo ja nie wiem, czy dość na ten temat powiedziałam, na temat tego jubileuszu. Europa była obecna w Polsce najpierw na uczelniach, poza uczelniami jej nie było. I dopiero potem stało się to gdzie indziej. Także 25 lat minęło, także z pewną nostalgią to wspominam. Nie tylko, ale z pewną nostalgią widzę starych przyjaciół. Andrzeja Stępniaka szukam wzrokiem Elżbiety Kawęckiej-Wyrzykowskiej, Elu. I pozwólcie, że ja powiem, jak to było naprawdę. Na początku, przepraszam. Nie. To było tak, znaczy początki PEKSY wiążą się ze spaghetti i schianti. I Andrzej, tak, był taki wieczór we Florencji, kiedy akurat nasza trójka była w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, a to był 89 rok i jeszcze było wszystko przed nami. Kiedy żeśmy postanowili skrzyknąć tych wszystkich, którzy są na uniwersytecie i którzy się zajmują integracją europejską, a było nas niewiele. To znaczy trzeba powiedzieć jeszcze o najbardziej wczesnym ośrodku ewugologii, jak to nazywam, czy ośrodku poznańskim. I też chcę powiedzieć o tym, o czym przed chwilą żeśmy na przerwie z Andrzejem Stępniakiem mówili. To był czas, kiedy można było mieć problemy na uczelni. To był czas, kiedy można było usłyszeć od dyrektora instytutu, albo pan przestanie się WG zajmować i zacznie się pan w WPG, albo proszę złożyć wymówienie. I Andrzej takie sytuacje również potwierdza. Więc ja chciałem złożyć hołd 25-letniej PEKSY, która wyprzedzała czas. Jednocześnie chciałbym prosić, żeby dzisiejsza PEKSA, starcy i młodzi, żeby nadal starali się wyprzedzać czas. Myśląc o konstytucji, o czym mówiła pani profesor, myśląc o... To męczące dosyć. Słucham? Męczące takie ciągle. Ja wiem, ale to nie dla ciebie, tu już jesteś emerytem. Albo myśląc o globalnych wyzwaniach, o których mówił pan komisarz Lewandowski. Także potrzebny jest długi oddech. I z punktu widzenia tego, kiedy dzisiaj patrzymy w przód, a również powinniśmy spojrzeć wstecz. Chcę powiedzieć, że zakładaliśmy PEKSY w momencie, kiedy, ja pamiętam, wróciłem wówczas do uniwersytetu, do Warszawy, rozmawiałem o tym, to był jeszcze rząd Mazowieckiego, nie, przepraszam, to przed rządem Mazowieckiego i pamiętam, że rozmawiałem z dyrektorem w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z zagranicą Andrzejem Olechowskim, który wówczas rozważał, jak tu by zreformować RWPG. Tak było.
Tak było. No dzisiaj jesteśmy tam, gdzie jesteśmy konstruktorami ustroju, jesteśmy konstruktorami naszej drogi ekonomicznej, mówię my, Unia, i powinniśmy o tym pamiętać. Natomiast moja teza, zawarta w tytule tego mojego wystąpienia, to jest pierwotna misja Unii, jaką jest zachowanie pokoju, i ja będę prowokacyjny i niepokorny i przekorny. Chcę powiedzieć, że Unia swojej pierwotnej misji zawodzi. Nie powiem, że zawiodła, ale Unia swojej pierwotnej misji zawodzi, w misji przy zapewnienia pokoju. Jest tak, jak pani komisarz mówiła, jest pożar, ale to nie jest tak, że pożar może być zewnątrz, a nie będzie wewnątrz. Jesteśmy tak, jak pani powiedziała, nie nazywając tego w ten sposób, jesteśmy introwertyczni i ten nie unstable world, przepraszam, co chwila, znaczy ja będę jednak czasami używał jakichś terminów angielskich, który jest w tytule tego panelu chyba, on tak naprawdę determinuje nas i wewnętrznie, i zewnętrznie. Ja przypadkiem po raz kolejny wysłuchałem teraz 3 dni temu wystąpienia Schumana. 65 lat minęło. Proszę Państwa, cała ekonomiczna konstrukcja, jestem ekonomistą, który zaczął od 4 swobód i w ogóle na tym budowałem swego czasu moje zainteresowania naukowe. Zaczęło się od tego, żeby nie było więcej wojny. Ekonomia była instrumentem, pokój był celem. Potem, tak jak to przepowiedział czy zapowiedział Schuman, żeśmy budowali de facto solidarność poprzez małe kroki, kolejne postępy w zbliżaniu się, integrowaniu ekonomicznym, po to, żeby nigdy już więcej, a to był moment, kiedy 50. rok, kiedy była przygotowana Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Także pamiętajmy, co było pierwotne. Pierwotny był pokój, ekonomia była instrumentem. Co dzisiaj, jeżeli się wsłuchać w debatę europejską, ekonomia jest wszystkim. O pokoju zapomnieliśmy, a w sprawach pokoju świat i otoczenie nam przypomina. Ja wczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, nie, przepraszam, to była nasza grupa, nieważne, w Parlamencie Europejskim debata, szereg osób powiedziała, a potem podszedł do mnie pan premier Buzek i powiedział, że tak, tak jest. Grozi nam Syria w Europie, na Bałkanach. Ja już nie mówię o płonącym sąsiedztwie południowym i wschodnim. Także musimy przemyśleć same podstawy, co jest celem, a co jest instrumentem. I oczywiście koncentrować się i doprowadzać do perfekcji naszą gospodarkę, jednolity rynek, o którym będzie mówił profesor Pelkmans i Unię Bankową i tak dalej. Natomiast pamiętać o tym, co jest nadrzędne. Bo co będzie wart? Jednolity rynek dokończony. Będzie prowokacyjne wystąpienie Żaka, na które się cieszę. I Unia Bankowa. I nasze wielkie projekty infrastrukturalne, jeżeli to wszystko będzie anihilowane przez wojnę. A tego nikt nie może wykluczyć. W najgorszych scenariuszach tego nikt nie może wykluczyć i dzisiaj to mówią sztaby generalne, a nie tylko Kasandry takie jak ja. Nie ma dobrobytu, nad którym się koncentrujemy, albo nad niedomogami, którego się koncentrujemy, bez pokoju. Nie można mieć pokoju i dobrobytu wewnątrz, jeżeli się nie zadba na zewnątrz. I powiem coś prowokacyjnego. Nie należał nam się ten Nobel pokojowy. Pamiętam, jak się cieszyliśmy, żeśmy ściągali flagi. Ale chcę prowokacyjnie powiedzieć, czy on nam się należał. Pamiętajmy, Unia Obrony, Defense Union, to był projekt z 1950 roku, który odrzuciło francuskie Zgromadzenie Narodowe. Potem przez lata całe, dzięki zagrożeniu sowieckiemu, my, czyli zachodnia Europa i świat atlantycki, żeśmy funkcjonowali w czymś, co się nazywa dzisiaj zimno, i wówczas zimną wojną, ale cały czas była to jazda na gapę, to był free riding. Europa funkcjonowała, miała bezpieczeństwo i mogła się swoim cudem gospodarczym lat 50., przed potem 60. głównie zająć, dlatego że ktoś inny zapewniał jej obronę,
Kilka lat temu przyjechali były i aktualny wówczas sekretarze obrony Ameryki, powiedzieli koniec. Sami musicie to zadbać. Dzisiaj jesteśmy znowu narażeni na niebezpieczeństwo i znowu, gdyby nie Amerykanie, byłoby bardzo, bardzo źle i państwo o tym wiecie. A zatem żeśmy wypchnęli wymiar bezpieczeństwa i obrony, czytaj polityki zagranicznej, mamy pustą w zasadzie politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, niezależnie od ilości książek i artykułów, które na ten temat napisano. To jest potężna biblioteka. Znaczy ja sądzę, że CFSP jest potężniejsza w bibliotekach niż w rzeczywistości, do tego stopnia, że niesforny w swoich wypowiedziach Juncker kilka dni, tydzień temu powiedział, że ta cała wasza CSDP, czyli te battle groups, że to jest horde de poulet, czyli że jest to horda kurczaków. Tak powiedział nieoceniony Jean-Claude. Także generalnie biorąc w tym wymiarze, który jest związany z pierwotną, primary mission of the Union, which is peace, we are seriously underperforming. I ja nie wzywam do tego, żebyśmy nie uprawiali ekonomii, tylko żebyśmy zachowali porządek rzeczy. Boję się, że być może dzisiaj po wielu, wielu latach spadających wydatków na obronę i po w zasadzie przegadanym wymiarze bezpieczeństwa i obrony, nie obudzili się w sytuacji radykalnie złej. Koniec. Jakie były fundamenty, o tym powiedziałem. Rzadko się patrzy na to w ten sposób. Europejska wojna domowa 1913-1945 pochłonęła od 60 do 80 milionów ludzi. Zniszczyła 70% europejskiego stanu industrial base. Nieprawdziwa jest teza, tak jak nieprawdziwa jest teza, o czym mówił, nie wiem, czy Janusz, czy pani profesor, że nie koniec historii. Także nieprawdziwe, znaczy złudzeniem jest przekonanie, że historia się skończyła również, jeśli chodzi o konflikty zbrojne, jeśli chodzi o zagrożenie. Ja nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale państwo wiecie o Iranie, o Syrii, o Bliskim Wschodzie i oczywiście o Ukrainie. Następne tezy chcę postawić. Po pierwsze, że Unia się sprawdziła w swojej pierwotnej misji pokojowej poprzez proces rozszerzenia. My na ten temat wiele i z przekonaniem i mając rację mówimy zresztą naszym kolegom z zachodniej Europy, ale w tej części to jest spełniona misja. Po pierwsze dlatego, że dokonała demokratycznej transition w Europie Centralnej. Sprawiła, że liberalne demokracje zaprowadziły porządek na obszarach, na których ich dotąd nie było, taki, w którym wojna jest wykluczona, co dzisiaj jest poddane wątpliwości. Jeszcze są drugie, zobaczymy. Zobaczymy za dwa tygodnie. Abstrahuję od bieżącej polityki. Po drugie sprawiło, nie, to jest optymizm. Po drugie, sprawdziła się, jeżeli chodzi o stabilizację wzrostu gospodarczego. Po drugie, sprawdziła się, jeśli chodzi o ufundowanie europejskiej kultury politycznej opartej o konsensusie i legal formality i umożliwiła polityczną rekonciliację w różnych wymiarach. Ja będę posługiwał się hasłami, ale chociażby to, co dotyczy stosunków polsko-niemieckich, czyli Interessengemeinschaft, wspólnota interesów. Czyli w pierwszej fazie ta misja była skuteczna. W drugiej fazie była półskuteczna, mam na myśli Bałkany. Najpierw fiasko, potem jednak poprawny kurs, mam na myśli program Tesalonik, rozszerzenie na Bałkany Zachodnie. I dzisiaj znowu pod znakiem zapytania stoją Bałkany, czy nie będą kolejnym płonącym podbrzuszem Europy już w ramach kontynentu, a nie tylko na zewnątrz. A zatem ta misja pokojowa do dzisiaj, można powiedzieć, w części jest sprawdzona w procesie rozszerzenia i jeśli chodzi o Bałkany, potwierdza słuszne założenie ojców założycieli, którzy tak się składa, że byli chrześcijańskimi demokratami. Odsłuchiwałem właśnie
teksty pro i kontra z epoki Schumana i okazuje się, że wtedy cała europejska lewica była przeciwko procesowi integracji, zwiastując w tym akt wrogi wobec Związku Sowieckiego, odczytując w tym wrogi akt wobec Związku Sowieckiego i konspirację z Amerykanami wówczas, Ameryka wówczas była złem w tamtej epoce. Tak, i De Gasperi. Kolejny punkt jest to, że zawodzimy w polityce sąsiedzkiej. Wydaje mi się, że to, co się stało w świecie arabskim, to, co się dzieje na wschodzie, jest dowodem, to można by bardzo długo udowadniać. Już kończę. Ale generalnie biorąc, mieliśmy założenie następujące. Chcemy mieć wokół siebie krąg na południu i na wschodzie, krąg przyjaciół i przyjaciół między nimi. Mamy w tej chwili, w dużym skrócie powiem, krąg ognia. Nie udała nam się projekcja naszych wartości i wydaje się, że instrumenty, które mamy do dyspozycji, to co robimy, a obawiam się, że Ryga będzie tego egzemplifikacją, zawiedzie. A zatem trzeba wrócić do korzeni, trzeba pamiętać, że pierwotną misją jest pokój, a ekonomia jest do tego potrzebnym instrumentem, a nie celem samym sobie. I jeżeli nie stworzymy prawdziwego wymiaru bezpieczeństwa i obrony, polityki zagranicznej Unii Europejskiej, to nie obronimy naszego modelu europejskiego, o którym tu była mowa, ani nie obronimy dobrobytu, o który również nam chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Jacku, za tyle takich punktów, które rzeczywiście są problematyczne. Teraz chciałabym poprosić Willa Molle, the floor is now to Professor Willa Molle, who is our keynote speaker and will tell us a few words about you towards the international organizations. Thank you. The floor is yours. Thank you, Eva. Ladies and gentlemen, I have the obligatory words of course, thanks to the organizers, and that is not obligatory. I have to say that I'm in a fortunate position that most of the development of PECSA here I have in one way or another lived with, and that I congratulate the organizers very much with what they have achieved, but also that the words of welcome that I have heard were real words of welcome, and I always feel here very warm welcome. So thank you very much for that. Having said that, the next thing to do is to wrap up my presentation in as short a possible time as I can do, because we are running a little bit late, if I understand. Now, many of you who know my previous work will maybe think, what is he doing in this subject? And I give you the justification. When there was actually a very astonishing coincidence when I was reading at one time, for getting certain things to back to the source, the memoirs of Jean Monnet. And I don't have to introduce Jean Monnet. And the very last sentence of his memoirs is, why did we do all this, this European integration, this building up of institutions and so on? It's not the end in itself, he says in the very last part of the memoirs. No, we do this because we want to create a better world. Now, that is a very interesting sentence, of course. He doesn't develop it because it's the end of what his action has been. But the same day, almost, the dean came to me and said, Willem, we've got a problem. You've been in European integration. And actually, we see all this globalization. We have these students that are taking courses in trade and so on. But there's nothing about the institutional environment of this. So how about you taking that on as well? And I said, I would have said no if I hadn't read yesterday the last sentences of Monet. So I take on the challenge, which meant that from there on, I've been working on international organizations as well. And I felt a very interesting theme. So far, so good. Now, how did I approach the situation when I got the request from the organizers to deal with the international organizations and Europe? Actually, it's in more or less in the sense that
international organizations are created for a specific purpose, but also for, in a sense, to create stability and make sure that the objectives of the peoples of the world are actually realized. And I would like to take you through the structure of my paper, which is actually to say what the European Union has achieved very briefly. And I'll take you through the characteristics, the main characteristics of its institutional buildup. I'll do the same for the international organizations, and I will show how this different development of both is leading to quite some friction. So we cannot take it for granted that the role of the European Union on the international scene, where the two previous speakers have been talking about, will actually be some very nice play to go. The second part is taking the subjects of the conference serious, which is actually to make an analysis of whether the major organizations that are responsible for smart and for inclusive growth are actually, in a sense, adequate for cooperation with the European Union. And then I draw some conclusions. Now, I'm not going to dwell very lengthily on the European integration. I hear a few code words, and we all know how the European Union has developed in terms of widening and deepening. But also, what we see is that there is an increasing integration in terms of the strength of the institutions, the width of the remit of the European Union, but also the wish to come to consistency in its policy making. Yeah? So there is, we see this well-structured architecture that is increasingly, stabilized in the long term. Now, what do you see in the world? It's something different. The difference is actually that the world has developed in a patchy way in terms of its institutions. When there was a specific problem and collective action was sufficiently strong, some international organizations have been created with all sorts of specific objectives, nothing really encompassing like the European Union. So we have here a problem in the sense that if the European Union wants to establish itself as a world actor, that the scene on which it has to play is actually a very messy one, and that doesn't make the game very difficult. It is something, as I say here, it has to cope with a lot of diversity. Now, what would be the logical thing to do is to say, okay, and as Mr. Lewandowski has said, for instance, to the European Union and the IMF, to say we go for a situation where the European Union represents the European nations. Now, this is not something that is easy to do, because, as I say, the combined action in the European Union by in international areas by the European Union is certainly more effective. So the EU viewpoint is this should be actually something that we will do. And I'm not going to detail the treaties, but the treaties actually now facilitate this, and recent changes in the practicalities of this international role have made that the European Union can indeed far more things than the in the past. Now, problem is that there are international organizations that are not very welcoming to the European Union. The EU is not a state, and all the international organizations that have been created as intergovernmental organizations before the European Union. So I say, sorry, but as long as you're not a state or equivalent, then we are not going to accept you. Yeah. Not eligible for membership. Now, that's not all there is. Actually, I can expand on this, but the European Union itself is a house that is divided in itself and doesn't go there and say, look, you can think what you ever want, but we are the representative of our members. And if you don't accept us as such, then nothing will happen. So you'd rather change your articles, your constitution, in order to accept us. Now, this hasn't happened. The European Union has not been united in its view to international organizations. On the contrary. Now, what is the implication of it?
it is actually that there is this wide diversity of international organizations. There's the European Union with an internal diversity as well. Some are member of the Economic and Monetary Union, some are not. Some accept Schengen, some are not. So there are a lot of diversity that has to be managed in this respect, and that is not very easy. It's a, as I said, a messy situation. So what can you do in this respect is to try to make the best of it. And that is actually what, after some skirmishes, the European Union has done. Actually, this is something that has been going on in all the major economic institutions like the WTO and the IMF. But I'm not going to talk about it, because the conference subject is smart growth and inclusive growth. Yeah. So what are the two international organizations that deal with these two specific aspects? Now, there are not very many of them. In terms of smart growth, actually there is only one, that's the OECD. And we immediately see a very interesting organization, because it has developed more or less parallel to the European Union when it was created, according to Marshall Help. It was somehow looking at the European Union next to it when it developed, sort of uneasy cooperation. Now, does the European Union qualify for membership? The answer is no. Does the OECD think that that is a comfortable situation? The answer is again no, because after some time, the European Union and the OECD, notwithstanding the fact that there is no formal membership, have created a cooperation basis, which is almost like if the European Union was there as a member. The European Commission participates in all the working groups of the OECD. They actually share, civil servants of the European Commission actually share a number of these working groups and have a very important part to play in terms of initiatives and so on. So yes, the European Union has got a certain place in the OECD. And there is a good reason for that, because, as I say, there is a considerable overlap in the membership of the OECD. The remit of the OECD is very broad, and in this sense, it covers most of the things that the European Union covers as well. So we can say that we actually should be happy that in a problematic institutional situation, practical solutions have been found for cooperation. Is this effective or not? Because nice that you see the institutions, cooperation even within institutions, but as an economist, of course, you ask, is your mission in life? What are you actually your objectives? And then we check whether the performance is there, whether actually they come up to expectations. Now, there is a certain degree of measurement of effectiveness in this respect, because we can actually see when is the European Union within the OECD somehow realizing its objectives. Now, the literature says something about the downloading of OECD ideas into the European situation and the integration into European policy. In innovation, there are quite a few examples of where the European Union has much benefited from the experience that was already gained before that in other countries, and it has imported, in this sense, lived through experience within the European Union. I'm not going to detail a few things. I'm not going to substantiate what I say. I have a paper, and you can read with a lot of references where I talk about. Then the other thing is as well that the European Union, in a sense, has been able to say, look, this is what we want, but we want the world, in a sense, to agree to that and to facilitate things like that. And that means uploading. Smart specialization, those of you who are familiar with the recent jargon of the European Union will know that for both for the countries and for regions, the fact you're not doing anything but you're going to smart specialization is indeed important. And that's something of an idea that had germed within the European Union and then next come to fruition earlier and brought up to the world. Now, the last point that I want to mention
is on inclusive growth, and here we are dealing with the organization responsible for that, the ILO. Different ball game. The ILO is, of course, a very old international organization. And by that is a proud of its history. It is also proud of its specific structure, which is a tripartite organization, not like the European Union that facilitates the social partners to work with it, but really they're right there in the daily work. What is the main instrument of the ILO? Not what the OECD does actually is in coordination, is in reviewing things and so on, which is in a sense soft governance. But the ILO is in the business of hard governance, of regulation. And it reviews whether the standards it sets for the social standards for social life, whether they are observed by the member countries, inclusive the EU. It's not an easy relationship because the EU has itself a judiciary that judges these type of things. The ILO comes then over or next, and it means that a lot of coordination effort has to be gone into this cooperation between the ILO and the EU. The EU is not a member, so it is impossible for the EU to deal immediately. And what can you think that is the solution there? Now, what can Europe do, speaking with one voice in the ILO? Yes, in a sense, but then it has to be the country that has the presidency of the European Union that has to take the views of the European Union there, but as sort of an uneasy case. It's not very handsome. I can go into other institutional agreements or arrangements that have been made in order to make this cooperation more or less workable, but it's not something that is very nice to see. Now, the EU has also tried, of course, to avoid conflicts, but what the EU also does, and that is what we see very often in development cooperation anyway, is that it has the power of the purse. So it says, look, we know you're all in problems, financial problems also. We facilitate certain programs of the ILO in different countries that have difficulty of coming up to the standards of ILO. And there you see a very effective way of the European Union through this bias, but through finances to create, in this respect, a better world. Mr. Chairman, I am going to the conclusions. What is the conclusion of this specific two case studies that I've made for the paper for this conference is, yes, the international organizations are essential for coping with the problems of the world, of wealth creation, of making stable conditions and so on. But it is a clumsy situation by all means. And if you look over the period of changes, you see that nothing actually very institutional on institutional basis has happened. There's not much improvement in the whole situation. The European Union is all the time faced with the same type of problems, and increasingly so. The more it has competences, the more it has also the will to influence certain things, in a sense, the more the others are uncomfortable and even in certain cases openly hostile. And that is not something which is positive. So I urge now, and that was the question of the conference, the theme, what are new avenues? I think one of the new avenues for research is actually this, that we should look into the possibilities to change something of that. If not, the European Union will not be effective in this sense. Now, the OECD is not the biggest problem, although it is the least researched organization. It's very astonishing that you see only two articles on this, and I have really checked, rechecked, and so on, but it's very little to do. Now, I'm, as is evident from the fact that I'm a long time already involved in these issues, I'm an old man, so I invite here the younger researchers to go into this area, and I see this is the real deep topic for a good PhD, and I will be welcomed by many people now.
the other elements of research initiatives and ideas come forward in combining the points that have been made by the previous speaker, and I will happily then finish here and thanking you for your attention and wishing you a rest of a good conference. Thank you very much, Willem, for your speech. I only would like to add that when we started teaching European integration in Poland, actually we didn't have any books. And the first book which appeared in the Polish market was the book of Willem Ole translated into Polish. And that was the background for the European integration studies in Poland. And thank you very much for that as well. And now we come to the last speech of this session. Professor Jacques Pelkman will tell us about the European Union single market and how to go forward and what are the gains going to be. Okay, thank you very much. You please, the floor is yours. Thank you. Congratulations to PEXA. I'm one of these old hands, ancient hands, founding member of EXA in the early 80s in Florence, when it all began. But this is a faint memory. Some of my impression here, of course, is also that I recognize some of the people who brought Poland into the EU. There are several here, and in pre-accession and then full accession. And it's a very good feeling. My talk today is seemingly very functional, and in fact it is very functional, but in fact it hides that it's a naughty speech. I hope the conference organizers don't mind being naughty. So I ask kindly the participants in the panel for 10, 12, 14 minutes to be David Cameron. Just, you are now just hypnotized being David Cameron. And then you listen to what I have to say. Because if you just look at the plain slides, it might seem one of those talks on the internal market. But in fact, you realize what I say, you will only do that if you are in the feet of David Cameron. And then you'll see that it's a naughty speech. How do I move? Like this? No. See, it's always wrong. Okay, I'll do it here. I'll do it here. Yeah, I'll do it here. Very good. So, I hope I get to point three, but I'm not really sure. We have written in SEPS, two colleagues of mine and I, a huge report on the third part. It's only 150 pages with small font of the European Parliament. So, if you don't get to three, you can read that report on the internal market for services. It's good in the competition for attention in Brussels to realize that without a single market, the EU is absolutely nothing. It's a balloon and one needle and it's gone. And I have given you the key arguments why that is the case. The EU is nothing without a single market. A talk shop at best. Maybe a free trade area, but you know free trade areas don't go very deep usually. So it is good to think about the internal market as the thing why we do it. The single market is also why many countries want to be in. And of course they want to be in for peace too, but they certainly also want to be in for prosperity, the two P's. And it's good therefore to think what is the ultimate economic rationale of this single market. And that's here. It can increase our long-run productivity growth more than single member states could on their own. That's ultimately, in one line, the summing up of the economic literature. A bit unfair, but certainly to the core. There is a design in the Rome Treaty, which I have sketched in the past, and therefore I only mention these 5 points here. And it's much more sophisticated than most people actually realize. And over the, so it's not the only the establishment of the internal market and doing that deeper and wider in scope, the proper functioning of the internal market in a number of different ways, ever more used over time. The way it's enforced, which is an amazing thing. In 1981,
the EU Association of EU Lawyers held a conference where for the first time enforcement was discussed openly with data. Before 81, this was never done. These data were secret or just not there. Now we have a complete enforcement, structure. We're still complaining, but it's so far better than before. So what was sensitive in 81 is dead normal today. Case law is a history in itself, very supportive on the whole, fairly coherent. And then, of course, policies, particularly regulation and the single market. It's no longer that the single market and regulation are separated. You can only want the single market when you also regulate at the EU level. And more of these things like treaty revisions. And this design, it brought a lot, but it's running out of steam. I give you some examples here, but clearly the conference is not the place here to go into that. But the minute you do go into that, you see how incremental we have been for 20, if not 25 years. And it doesn't mean we haven't achieved anything. Incremental does lead to something, but really not that much. And we go on and on and on being incremental on the single market, while at the same time declaring, remember, you are David Cameron, that the single market is the reason to be in the EU. That's what David Cameron says morning, afternoon, and evening. And had there been no crisis, as Danuta just reminded us, the potential EU regime, the third generation from around 2000 to 2005, we would have kept it. It would be too little, too soft, with many holes. The Services Directive, you think, but we did the Services Directive. Well, we did the Services Directive, and it works. There are no demonstrations on the Services Directive for 8 years now, or nine. But then again, it doesn't. And it's very technical to show all of that. So we must not only think anymore in removing barriers, we must also think in a different design. We must be more radical in removing barriers, and then suddenly the leaders that keep on preaching to us that the single market is so important, then suddenly they are becoming much less enthusiastic. But we must also think of a different design. A better design of the internal market has to address, I mention here six, the most important, inconvenient truth. You remember this word. And I list the following six. Member states should assume greater ownership of the joint asset that the internal market is for the EU. There is a bit of that, for example, in the implementation after 2007 of the Services Directive. They showed it for 4 years and then it was over. But it helped somewhat. It can be done. There are a number of things to be said about that. When you have a suitable design, it's not always, again, about barriers. A very well-known thing is the uniform patent. Since 1962, many people say 75, that's wrong. In 1962, one day more, and we would have had the single patent in 1962, when Germany, after a phone call from Bonn in those days, in the end decided not to support it. But it was ready for an A piece in the council. That would have been. So if you have a uniform patent, the complete innovation incentives in the internal market are drastically changed. That's a redesign of the so-called fifth freedom of knowledge and innovation. And there are other examples. Accept greater centralization when they are justified. That should be targeted and justified. That's sensitive or it's simply not done. The example are independent regulatory agencies where justified. A lot of the problems that we talk about, for example, the energy union is just a new label. This thing is around for a while. Why don't we have an internal market for telecom services that works? Because there is no willingness to allow a regulatory agency at the EU level to deal with that market in a single fashion. Because we have national agencies and they block this. Red lines. Remember, you are David Cameron, the inventor of the red lines in 2004. Red lines are often deeply dysfunctional about the single market. You cannot say, but politicians are very capable, you cannot say that you are greatly in favor of a deeper and smarter internal market and then go to the beach, put a lot of red lines in the sand, at the same time.
These are deeply conflicting, these two ways of dealing with it. Member state regulation, where they have the competence and the power, may hinder the internal market, mainly in two ways, probably even more. The cumul, regional, national, and European regulation, and this is a big problem that business keeps on complaining about and doesn't get heard, and regulatory heterogeneity, on which we now have empirical research, and the costs are huge. And finally, the problem of the intra-member state distributional conflicts. Don't blame them on the internal market. It's a very marginal part of it. Globalization and technology are far, far, far more important, and the main addressant of these inter-member state distributional conflict has to be the member states. Here you see an example of how you can go through these design issues with the inconvenient truths addressed. I hear I have only 2 minutes, and in Poland, minutes are 60 seconds, so I cannot talk too much about this, but I'll give you just one example. The corporate tax base and the energy mix are two of these red lines. Then you know what I mean. Well, if you want the energy mix to be a deep asset of sovereignty, David Cameron, but some other countries as well, then don't give me an energy union. Come on. If you read the paper of 25 February of the Commissioner for Energy, Vice President, who brought the energy union paper, just read the paper and forget everything else. Put up something, and then read, it is 14 pages, endless listing of why the energy union cannot exist. And then he says, we now have to do it. And this has to do with this deep frustrations of the energy and something else. Corporate tax base. The corporate tax base in the United States is harmonized federally, and the regional, that is the state's tax rates are based on the same harmonized base. We have between 200 and 220 distortions, read the OECD reports and other people, and it's deeply distorting for our internal market. I have to hurry up. So you have to address these inconvenient truths convincingly, and that's not going to be easy. Still, we can get major gains, and our report on the internal market for services, which really has never been holistically done, shows this very clearly, and that's not the full story. I'll give you an example. Here you see, and as far as we know, it's the first attempt to holistically define what the internal market for services is. So all these people that keep on arguing in speeches of one page, and there are lots of problems here, inconvenient truths in a number of them. And only this one is already a minefield of difficulties. I'll give you one more example. Here, these are fragmentation reasons which are not in the normal internal market competence. Look at private law issues. If you want a digital single market, you have to solve a number of private law issues which strictly are not EU. For example, copyright is one of those, and it is hellishly difficult. So we have to really start thinking and then willing to address inconvenient truths. If not willing, then don't give me the talk that the internal market should be drastically addressed. It's simply not consistent. Our report goes into all of these, so it's a massive report. I will not bore you with that. And here you see a kind of calculus that we took from the best reports in the literature at that moment, that's now a year ago. And that's a lot of money, but a lot of it is unquantified, and some of it is unquantifiable. So we have no idea, and that's just the internal markets for services on a conservative basis. So we need no longer a package of incremental measures. And they will come, huh? Because the internal market strategy by the Commission is working on this. We need to redesign the internal market. Member states should not say, ah, there's another internal market thing from Brussels. No, it's our internal market. If that doesn't come, forget the rest. Red lines should be attacked for functional reasons, not political reasons, because they are dysfunctional.
And the deepening requires a lot of other things in the last bullet point, all of it. Also the social legitimacy, and that largely, not entirely, at the member state level. Thank you. Thank you, Professor.